Cześć, ja jestem Rewes, no i witam was w kolejnym odcinku z serii Gothic 3. No i co? Kontynuujemy sobie w tym miejscu. Ja się jeszcze nauczyłem poza odcinkiem otwierania zamków, więc możemy sobie otworzyć te skrzynie. To jest oczywiście losowy loot, więc zobaczymy, co nam los trafi. O, super, fala płomieni. No i w dzisiejszym odcinku będziemy sobie robić, myślę, że oddamy sobie te wszystkie questy i postaram się zakupić nowy pancerz. Dodatkowo myślę, że spotkamy się już z przywódcą miasta, Escape Dam. No i myślę, że postaram się zniszczyć jeszcze Redog. Dobra, tutaj sobie zbieramy bardzo fajny lucik. Nie ma problemu tutaj żadnego. Zaraz się tepniemy do miasta. Oczywiście, jak sobie to wszystko pozbieramy. Jeszcze mogę sobie na górze, o ile pamiętacie, było takie miejsce nad Cape Dan, gdzie były dwie skrzynie. To był poprzedni chyba odcinek, lub jeszcze mniej niż poprzedni. Trochę mało było ostatnio aktywności na odcinku, ale mam nadzieję, że wrócicie, że nie jesteście na jakichś wakacjach czy coś. Mam nadzieję, że nadrobicie te odcinki. Dobra. Teraz teleportujmy się do Cave Dan, gdyż mamy już wszystko tutaj zrobione. Skrzyneczki opróżnione. Dobra, lecimy sobie dalej. Nie ma problemu. Magiczny tamburyno został użyty. Teraz się nie wszystko powczytuje, bo dopiero włączyłem tą gierkę. Jestem od razu po nagraniu mafii, więc myślę, że spoczko. Tutaj z Gamalem mamy wszystko załatwione, z Harekiem już też. Tutaj z Zasielem, Kisielem też. Mamy oczywiście trochę więcej złota, bo sobie wróciłem do miasta i posprzedawałem, więc możemy sobie kupić jakąś zbroję. Myślę, że to będzie dobrym pomysłem. Myślę, że to będzie dobrym pomysłem na sam początek niż ta głupia zbroja. Zaraz sobie porównamy statystyki tej mojej zbroi, którą aktualnie mam, a zbroi. O, co to za zbugowane teksturki były, Bezia? Tutaj. Nie wiem, co się tutaj stało. Dziwnego. 30. No, proszę, ja was. To jest. Jesteś w porządku. O, jesteśmy w porządku, no. Więc możemy to kupić. Możemy sobie. Nie, zostawimy sobie chyba tą zbrojkę. Oczywiście. Bierzemy sobie. Kupujemy. Myślę, że będzie spoczko. Zaraz sobie ją założymy. Ona prezentuje się w ten sposób. Dobra. O, nawet dodali tutaj logo. Orków. Dobra. Cyrus. Ortega nie żyje. Co? Naprawdę? Niedobrze. A ja myślałem, że dopiero zaczynamy. No cóż, więc wracam pełnić nocną straż. No dobra, to są pełni nocną straż. Mam nadzieję, że teraz mnie bardzo dobrze słychać i że teraz jest wszystko ok. Mogę sobie jednocześnie też podgłosić trochę muzyczkę. O tyle? Dobra, myślę, że teraz jest całkiem w porządku. Jeszcze sobie w słuchawkach u siebie podgłoszę, żebym słyszał tą piękną nutkę. I chodźmy od razu do Buforda. Mamy nowy pancerz, z czego jestem bardzo zadowolony z niego i z jego kupna. No trochę bardziej. W poprzedniej wersji wygląda bardziej niebiesko. Dobra, Buford. Jak mogę zjednać sobie orków? Oddaj im jakąś przysługę. Pokaż im, że możesz być przydatny, choć jesteś tylko człowiekiem. To proste. W końcu dopuszczą cię do Uruka. Będę śledził twoje poczynania. Załatwiłeś bandytów Ortegi. Całkiem nieźle. Dostaniesz za to dodatkową zapłatę. No i super. Jeden ze świniopasów jest buntownikiem. Możliwe, ale mam dość problemów. Lepiej sam powiedz o tym Urukowi. Nie ma problemu. Orkowie są ze mnie zadowoleni? Owszem, nie jesteś już dla nich obcym. Możesz się swobodnie poruszać po mieście. Udaj się prosto do Uruka. Chcę z tobą porozmawiać. Super. A i powiedzieliście mi, bo czytałem się tych komentarzy odnośnie łuku, kurz, bla bla bla. No dobra, nie ma problemu. Chyba sobie wybiorę łuki. Wiem, że to będzie dodatkowy tryhard w zdolności łowieckie. Jeszcze pójdziemy sobie tutaj do Uruka. Zachowuj się w tym mieście, przybyszu. Inaczej wkrótce będziesz tylko kupą karmy dla ryb. Fajny masz głos. Czyj to dom? Żyje tu Uruk, władca tego miasta.
Nie myśl nawet o przechodzeniu przez te drzwi bez pozwolenia, dobra? Mogę pomówić z Urukiem? Możesz wejść. Uruk na ciebie czeka, Mora. Ten pomysł zapadł mi w pamięć. Jeśli naprawdę chcesz zobaczyć się z Urukiem, musimy najpierw sprawdzić, jakie są twoje prawdziwe zamiary. Przede wszystkim Uruk wymaga hołdu i daniny od każdej Mory, która chce się z nim zobaczyć. Tyczy się to całego Cape Dan. Miasto nie jest w stanie zarządzać się samo. Jeśli chcesz marnować jego czas, musisz najpierw okazać swoją tożsamość. Czy coś. Dobra. Oczywiście możemy się z nim zobaczyć. Ja sobie zapiszę w piątką, gdyby coś mi poszło nie tak. Uruk. Ci brudni buntownicy zawsze pozostaną buntownikami. Patrol, który wysłałem do Ardei, także został rozbity. Jeśli nie przestaniesz tego robić, oni spłoną jak las. Może wtedy poczują potęgę orków. A teraz wyślę patrol ponownie, tym razem pozabija wszystkich. To ty jesteś tą morą, która tak bardzo się przysłużyła naszemu miastu. Moi wojownicy o tobie mówią. Mam nadzieję, że nic złego. Szanują cię. Mnie to wystarczy. Trudno do ciebie dotrzeć. Przywódcy orków nie zadają się z byle którą morą. Mamy ważne zadania w służbie naszego własnego ludu. Nie zajmujemy się sprawami niewolników. Od tego mamy najemników. Jakie dokładnie zadanie ci wyznaczono? Usiłuję wypędzić buntowników z regionu nadbrzeżnego. Są wszędzie. Nawet w tym mieście. Nie udało mi się jeszcze odnaleźć ich kryjówki. Niewolnicy nazywają ją Redok. Dla mnie to gniazdo szczurów. Co zrobiłeś, aby odszukać Redok? Moje oddziały patrolują region nadbrzeżny dniem i nocą. Schwytałem nawet paladyna i codziennie go przesłuchuję. Bez powodzenia. Nie chcę gadać. Chcę porozmawiać ze schwytanym paladynem. Siedzi w latarni. Rób z nim co chcesz. Ja nie mogę z niego nic więcej wyciągnąć. Co z buntownikami wewnątrz miasta? Do tej pory nie udało mi się ustalić tożsamości ich przywódcy. Sokinsyn doskonale się ukrywa. Odszukaj go i wyeliminuj z obiegu. Co jeszcze możesz mi powiedzieć o Xardasie? Gdy do nas przybył, prawie przegraliśmy potwaring. Wtedy jednak odebrał morom magię run. Nasz drugi atak na Faring sprawił, że zamek zamienił się w rzeźnię. Opowiesz mi więcej o tym Faring? Faring to forteca w wysokich górach przy przełęczy prowadzącej do Nordmaru, w pobliżu waszej stolicy Vengardu. Stacjonują tam nasi najsilniejsi wojownicy. Podróż do Faring ma dla Mory sens tylko wtedy, gdy jest ona słynnym gladiatorem. Zniszczę dla ciebie Redok. Wielkie słowa jak na małego człowieczka. Miałem cię za zwykłego najemnika. Teraz jednak zaczynam mieć wątpliwości. Pokaż co potrafisz, zabijając przywódcę Redok. Hojnie cię za to wynagrodzę. Nie ma problemu. Uruku. Dobra. Pójdziemy sobie teraz do Fila. Jego żywot musi zostać zakończony, ziomeczka jednego. Brednego. Teraz trzeba pokazać swoją prawdziwą naturę. Dobra, gdzie tu jesteś? Słuchaj, bo jest taka sprawa, że musisz dostać trochę baty. Nie przejmuj się, nic się nie dzieje. Dobra, zjeżdżaj się. Zjeżdżaj stąd. Trzeba nakarmić świnie. Uff, ale mi zaraz przygmoci. Dobra, trochę tryhardzik. Dobra. O, nie. Ale dostałem. Właśnie o to mi chodziło, że dobrze, że sobie zapisałem. Wow. No po prostu to jest jakiś... Dlaczego ja przegrałem z takim lamusem? O nie. Zaraz trzeba go będzie załatwić gnojarza jednego. Wrednego. O nie. Dlaczego przegrałem z takim lamusem? To jest niewybaczalne. Uch. Mam nadzieję, że nie macie do mnie tych pretensji. Dobra, zaraz cię tutaj kolego załatwimy. Czym będzie tutaj załatwić, co? Może mamy jakąś trutkę? Cokolwiek, chociaż... No chociaż co, ja się będę. Hello! Jak
Jak śmiesz, sam jesteś śmiesz. Dobra, zaraz cię tutaj wykończymy, człowieczku. Dobra, słuchaj, gin! Zniszcz buntownicze podziemie w Cape Dan. Plus 2 do orków. Super. Lepiej się nie wtrącaj. Okej, za Ortegę nie dostaliśmy? Do orków? Chyba nie. Co było, co jest przykre trochę, bo kiedyś dostawaliśmy u orków. U orków mamy 2, możemy oddać oczywiście zadanie i zaraz pójdziemy zająć się Redok. Buntownicze podziemie w mieście zostało zniszczone. Ha! Wiedziałem, że ci bezwartościowi najemnicy do niczego się nie nadają. Przez wiele tygodni nic się nie działo, aż tu nagle pojawiasz się ty i rozwiązujesz problem. Dobra robota. Szamani będą z ciebie zadowoleni. A co ze mną? Porozmawiaj z opiekunem magazynu, Urkrasem. Przekażę ci nagrodę. No i super, i pójdziemy sobie jeszcze do Urkrasa, ja się tepnę do Redog i zniszczymy tych łobuzów. Dobra, super. Oczywiście testowałem, jeżeli nie oglądacie Mafii, no to testowałem sobie po prostu Mass Effecta i Mass Effect działa. Miałem takie z nim problemy, nie chciał mi w ogóle przechwycić nic. Dobra? Mam tu odebrać nagrodę. Zlikwidowałeś buntownicze podziemie w tym mieście. Dobra robota. Masz. Dobrze. Zasłużyłeś na to. Na dodatek masz kilka mikstur leczniczych. Super, mamy kilka mikstur leczniczych i zawsze znajdzie się praca dla zarządcy magazynu. Możesz to powiedzieć głośno, Mora? Przede wszystkim to najemnicy polują na dziki, jelenie i wilki dla zabawy. Moimi strzałami i bełtami. Czemu twoimi? Myślisz, że skąd mamy te zapasy amunicji? Płacimy najemnikom za wykonywanie prac godnych Mor. Zatem wyposażę każdego w kołczan pełen strzał lub bełtów. I? Na czym konkretnie polega? Będziesz odbierał... Ale ja nie jestem żadnym nie chcę słyszeć żadnego ale. Masz mi przynieść nowe strzały. O, za szybko to leci. Zatem rozejrzyj się za handlarzami. Dobrze, Mora. Zajmę się zapłatą comiesięczną dostrzawę. Potrzebujesz wielu bełtów? Jeżeli chodzi o bełty, otrzymam 200 zwykłych i ostrych. Dobra. Dobra, tylko zobaczę, ile on tego potrzebuje. Ile strzał? 900 strzał. No to jest jakaś masakra. Nie masz jakiś... No masz jakieś strzały i bełty, ziomeczku. Ale oszukujesz. Fake no scam. Dobra. O, widzę, że nie włożyłeś sobie w tyłek gałęzi, jak ostatnio ci kazałem. Dobra. Tutaj sobie sprzedamy telekinezę, bo to jest useless zaklęcie według mnie. Wypędzenie zła... Takie 2 na 10. No, oczywiście trochę sobie odrobimy. Ile mamy strzał? Dobra, dużo nawet. Ale nie starczy nam, żeby go opłacić. Dobra, zobaczymy sobie, co ma tutaj Deckard. Deckard ma tutaj jakieś fajne amulety, ale strasznie mega drogie. To jest jakaś masakra z tymi ich cenami. Ich chyba coś... Łeb boli, bredny gnojarzy. Dobra, to sobie zostawimy. Oczywiście, kurde, co tu sobie mogę sprzedać. Dobra. Okej, może być. Tutaj wszystko sobie bierzemy i lecimy sobie do Redog. Nareszcie możemy zacząć ich niszczyć po prostu. To będzie jakaś masakra dla nich, wrednych nojarzy. Dlatego magiczny tamburyn do Redog. I lecimy. Tun, 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 tun. Dobra, lecimy sobie pięknie. Mam nadzieję, że wszystko fajnie się nagrywa, że jesteście zadowoleni. Jeszcze jesteście zadowoleni z odcinka. O, wysłali tutaj nawet mi pomoc. Myślę, że zajmiemy się pierw magiem. Dobra, tutaj niech chłopcy się biją. Mam nadzieję, że ci orkowie troszkę mi pomogą. O, jakieś cinki, bo się wczytuje lokacja. Dopiero, jak już sami wiecie. Dobra, oczywiście lecimy sobie pierw do maga. O, ktoś tam na dole się też bije. Oby, bo to mi by bardzo pomogło. Musimy skorzystać z okazji, że orkowie na górze się leją z naszymi ziomeczkami. Dobra. Dobra, tutaj weźmiemy sobie jeszcze... Od niego kupimy kilka mikstur leczniczych, dobra. Możemy zacząć rozróbę, oczywiście F5, dobra. Tutaj jeszcze umieszczę sobie na szybki. Piątka, szóstka, cykens, pykens, jeszcze sobie wypiję jedną miksturkę. Chociaż mogłem sobie zjeść, zrobiłem już głupią rzecz, ale dobra, nie ma sprawy. Jak śmiesz, śmieciu,
Jak taki śmieć w ogóle ma śmieć coś, cokolwiek robić? Rozerwę cię na strzępy. O, ty babko. Wracaj do kuchni. Wracaj do kuchni. Gotować. O, stary. O nie, goście z halabardą. To jest niefajna rzecz. Panie, uciekaj pan. Dobra, lecimy. Buntowniczka. No i gin, no czy czego ty się w ogóle oczekiwałaś, co? Elo! Zaraz upuszczę ci krwi. Twoja kolej. O, panie milicjancie. Milicja! Halo, milicja! Dam ci popalić. A, dobra. Lecimy sobie dalej. Wow, trzeba tutaj uważać. Ach, ta muzyka jest po prostu piękna. Tom, tom, to, tom, tom. Dobra, nie będę tu śpiewał. Lecimy z tym żółtodziowem. Najgorsze to są z tymi, wiecie, pikami wielkimi. Bo jak się zamachną, to jest jakaś masakra po prostu. Tum. Dobra, musimy zabić ich przywódcę, wtedy szybciej padnie miasto. Dobra, bo tutaj się już rzucają na mnie gnojarze wredne. Oj, ale dostanę. Zaraz upuszczę ci krwi. Dobra, F5 i lecimy na niego. Dobrze, że mamy tutaj szybki save, to jest coś pięknego w tej grze. Dobra. Dobra, lecimy z tym Javierem. Dobra, na razie leci łatwo, bo się tylko na razie nas boi. Ale jego pancerz jest bardzo wytrzymały. Twoja kolej. O, bierz ten miecz paladyna. Bo on jest chyba lepszy od naszego. Dobra, lecimy sobie dalej. Miecz paladyna? Ma większy zasięg, wiecie? Ale jest o 5, taki 2 na 10. Dobra, zobaczymy sobie tarczę. Tarcza jest lepsza. Tak jest. Kurde, ale to wymaga. Dobra, musimy sobie uważać na tych gnojarzy. Silne parowanie tarczą jeszcze wymaga. Dobra, pani Norris. Oczywiście do widzenia wszystkim. Tak jest, gin. Dobra, tutaj buntowniczka. Czego ty w ogóle oczekujesz? Nie ma tu tamto. Panie Cliffie, sorry, że w ogóle cokolwiek, ale musisz zginąć też. Elo. Dobra, tutaj jakiś doświadczony buntownik. Zaraz, nie będziesz się buntował, dziadu wredny. Dobra, tutaj oczywiście zbieramy sobie z nich wszystko, co tylko możemy. Potem się to wszystko sprzeda i zwróci się z podwójną kwotą. Dobra, ktoś tu jeszcze dostaje baty. Pewnie są jeszcze na górze chłopaki. Dobra. Tum, turum, turum. O, tutaj ktoś wywalił plackę i zszedł na dół. Dobra, milicjant. Tutaj sobie oczywiście skrzynię możemy pootwierać. Złamany. No otwieraj te skrzynki. One nam się przyda tutaj. Każdy lud. Dobra, 17 minut odcinka, a my tyle zrobiliśmy. Patrzcie, jak fajnie nam to poszło. Dobra, tutaj są jakieś tarcze drewniane. Tutaj jakieś rzeczy są. Mega fajnie. Zaraz sobie zobaczymy, czy nie podnieśliśmy. Podnieśliśmy chyba lepszą tarczę. Oczywiście. Podnieśliśmy sobie lepszą tarczę. Drewniana, pęknięta drewniana tarcza. To jest całkiem fajna tarcza. Nie ma problemu, możemy sobie ruszyć dalej. Fajna dodaje nam trochę więcej obrony, więc myślę, że jest całkiem spoczko. Jeszcze zerknijmy sobie tutaj, co oni mieli. Zaraz pójdziemy na górę, żeby spuścić baty niektórym chłopakom. Dobra, tutaj nie ma sprawy. Ach, ta muzyczka jest piękna. Już to wspominałem, ale lubię się powtarzać. Dobra, nie ma problemu. Nic tu nie ma. No i teraz się zaczyna ciekawie w gotiku, nie? Kurde bela. Dobra, zniszczenie Redok. Rewolucja w Redok. Nie wiem, jak nazwać ten odcinek. Zaraz zobaczymy, jak się quest nazywa. Może powie mi to coś. Co się stało z Roko? Roko Koko, gdzie można znaleźć... Zniszcz obóz buntowników Redok. Dobra, zniszcz Redok. Zniszczyć Redok. Nie ma sprawy. Lecimy sobie na górę, bo tam chłopcy moi orkowie już atakują ich. Dobra, lecimy sobie dalej. Kogo by sobie tutaj pierwszego zaatakować? Myślę, że paladem będzie... Rycerz Gelfort. A nie spodziewałeś się. Dobra. To oczywiście nieudane questy. Dobra, muszę sobie też zerkać na moje życie. Odwrót. No gdzie muzyczka? Nie chodziło mi o taką muzyczkę. O nie, ci orkowie też są B dla mnie, beboki. Ech, dobra. Oczywiście tutaj załatwione już pięknie, udało się zwycięstwo. Woohoo!
Dobra, jej! Kolejny poziom! Oh yeah! Tak jest, nic słuchajcie. GG, good game, easy win i tak dalej. Dobra. Dobrym pomysłem było załatwienie na początku maga, bo magowie w tej grze są strasznie mega wykoksani silni. A ty co ode mnie chcesz? Wyżynny wojownik. A, wyżynny. Dostać sobie te korzenny lecznicze. Zabiję cię. No, weź wywalaj stąd. Zostaw mnie w spokoju. Zostaw mnie, to nie ja. Byłam Ewą. To nie ja zjadłam drzewo. Dobra, lecimy. Nie, dlaczego wydaje mi się, że zaczynam ten kobiety jakoś tutaj szkalować. Nieładnie. What the hell? A nie, bo... Nie, użyta, dlaczego? To jest taki to jest taka dobra tarcza, że to jest masakra. Bardzo fajna tarcza. I redok zostały zniszczone, więc rewolucja w redok jest całkiem spoko. Nie ma problemu, poszła mi całkiem zwinnie. Ten odcinek też mi jakoś całkiem zwinnie poszedł. Dobra, tangach. Czego Cape Dan... wiem czego Cape Dan ode mnie wymaga. Panie Uruk, załatwione. Redok zostało zniszczone. Czyżby udało ci się osiągnąć to, czego ja nie zdołałem, Mora? Zawstydziłeś mnie. Ale wierzę ci. Oto moja nagroda, najemniku. Zasłużyłeś na nią. 2000 sztuk złota. Super. Zaczynam rozumieć, jak Mory myślą. No i dobrze. Przynajmniej ty nie będziesz takim bezmózgiem. Dobra. Jagi złoto buntowników, smoki tylko nie one. Tutaj mamy jakieś jeszcze zadanka, możemy sobie je wszystkie wykonać. Jackie, złoto buntowniku. No i co, pójdziemy sobie odebrać od Jacka, myślę, że... Bo mamy jeszcze trochę czasu, nie? Myślę, że od Jacka możemy sobie pójść odebrać te złoto buntowników. I myślę, że to będzie fajnym ruchem. Wydamy sobie jeszcze jakieś punkty nauki, więc myślę, że to by było spoko. Nie wierzę w ani jedno słowo. Nie wierzę w ani jedno słowo. No i dobrze, że przynajmniej oni tutaj się ostali. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Uważaj na siebie. Ty uważaj na słowa. O kurde, ta muzyka tutaj będzie głośna, więc mam nadzieję, że teraz mnie słyszycie dobrze. O Jezus, ta muzyka. Sprzedajmy sobie tutaj wiele rzeczy. Wiele rzeczy tutaj mi się nie przyda, więc mogę je sobie sprzedać. Dobra. Mamy cztery te. Możemy sobie to dokupić, bo to będzie potrzebne do questa. Mapę świata już mamy. Fajnie by mieć jakieś wytrychy. Bełty możemy sobie kupić dla tego gościa, bo możemy je sprzedać. Ile ty masz złota? Chyba za dużo. Nie masz dużo złota. Co mu powiedzieć? To ta sama stara śpiewka. No to ta sama stara śpiewka, stary, nie? Wiem, człowieku. Wiem. Rubinowe ostrze. Nie słuchał. Kurde. Nie wiedziałem, że takie rzeczy tutaj mają. Dołóż złoto? No dobra, trochę możliwe, że straciłem trochę złotka, ale zaraz tutaj się odrobi. Dawaj mi to. Nic mi nie przeszkadza. Nic ci nie przeszkadza? To fajnie. Cieszę się. Daj mi jakieś jeszcze pochodnie. Zawsze mi się to może przydać. Super, tutaj jakieś... Aha, to jest to, co sprzedałem. Nie ma problemu. Miejscowy kupiec jest spoko. Tutaj myślę, że... Na plus wyszliśmy z odcinkiem, bo coś tutaj dużo zrobiliśmy. Utalentowany kowal, zobaczmy, co możesz nam tutaj sprzedać. To ta sama stara śpiewka. Przestań. Dobra, 75. 75, tak? Zaraz sobie zobaczymy, jaką my mamy. 75. O, dużo lepsza. Halo, czekaj. Hej, stary. No tutaj masz długi miecz, on mi się tutaj może bardzo przydać, jeszcze możemy się nauczyć. Dobra, to może mi się przydać bardzo, to może mi się przydać. Ostry bełt. Kusza najemnika, no nie wiem, a jeżeli chodzi o te, to ja to tylko robię dla, wiecie, dla questa te większości kupuję. Dobra, jak ma być, tak będzie, tak jest, oczywiście. Odcinek też jak ma być, tak będzie, mam nadzieję, że wam się również będzie podobał. Przewalanie zwierząt jest useless, według mnie. Dobra, nie ma problemu, tutaj sobie wszystko, mam nadzieję, panie, nie wierzę ani, to może nam się sprzedać, tutaj może być łopata możemy sobie sprzedać, bo jest useless. Oczywiście młota tutaj nie ma, bełty,
Dobra, to może mi się bardzo przydać do tego zadania. Może sobie między, wiecie, między odcinkiem sobie wykuję tutaj, żeby ukończyć tego questa, bo nie chcę was tutaj nudzić, żeby zbierać tutaj wszystko, wszystkie rzeczy tutaj, jakie tylko są. Dobra, tutaj z nim zapewne gadałem. Tutaj chyba z nimi też. Tutaj będzie alchemik. Możemy sobie od niego kupić jakieś miksturki. W sumie to będzie fajnym fantem. Chociaż zobaczymy, czy nie możemy my tutaj czegoś upiścić. O, możemy dużo upiścić, tylko nie mamy fiolek. Brakuje mi składników. Brakuje ci składników, mianowicie fiolka. Ziomeczku, powinieneś mieć tutaj jakieś fajne fioleczki. O, tutaj masz sporo tych mikstur. 5 kafli. Wow, drogo. Ale dobra, kupimy sobie. Zapewne w komentarzach piszecie, coś ty zrobiłeś, przecież możesz sobie uważać. Ale patrzcie, ile ja mam teraz mikstur. Patrzcie, ile... 42 miksturki. I co? I co? I dobrze. I patrzcie, ile tego mamy. I to był dobry według mnie ruch. Dobra, ja sobie tutaj korzeniek leczniczy. Mam nadzieję, że nie krzyczę zbytnio do mikrofonu i że jest wszystko fajnie. Wow, no. Ale powiedzcie sami, ten widok jest po prostu nieziemski. Uwielbiam go. A i słuchajcie, jak zawsze próbujecie oglądać coś do końca, to YouTube trochę mi te przetwarza te jakości, dlatego musicie poczekać, gdzieś się pojawi te 720p na 60, bo to będzie dobre. Podobno wziąłeś złoto od buntowników. Tak, chyba mogę ci zaufać. Mam ich zawiadomić, kiedy zobaczę następny okręt. Chyba wciąż liczą, że któregoś dnia nadejdzie pomoc z morza. A już nie nadejdzie pomoc, bo nie żyją. Daj mi złoto buntowników. Tak, jasne. Na co staremu marynarzowi tyle złota? Ale obiecaj mi, że go nie roztrwonisz. Roztrwonię. Pokaż. Zdolności złodziejskie, plus jeden, super. Oczywiście bierzemy sobie to. Co tutaj masz, ziomeczku? Możemy ci coś jeszcze opylić? Opylę jeszcze mu kilka rzeczy. Długi miecz sobie oczywiście założymy, bo to będzie nasze główne ostrze. Dobra, tutaj sobie tutaj sobie weźmiemy te bełty, bo będą nam potrzebne do zadanka. To możemy sobie sprzedać. Lodowa fala niech zostanie, to jest fajne zaklęcie, to możemy sobie sprzedać. Szpony mogą przydać się do jakiegoś questa, chociaż nie wiem. Możecie napisać mi w komentarzu, jeżeli pamiętacie, bo chyba pamiętam, że coś było takiego. Dobra, nie ma problemu. Załóżmy sobie nasz nowy miecz. No, załóż. Super. I mamy teraz nasze nowe ostrze. Dobra. No i to by było tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał, że odcinek nie był jakiś nudny. Także dziękuję wam wszystkim za oglądanie, za mile spędzony czas. Mam nadzieję, że również go mile spędziliście ze mną. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, subskrypcje. Jeżeli oczywiście zostawiliście subskrypcję, możecie dać możecie dać oczywiście dzwoneczek, żebyście dostawali powiadomienia o kolejnych odcinkach. No i trzymajcie się, miłego dnia, hej, hej.